Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszej szybkiej testorecenzji, w której mamy kredki Kalor, kredki pastelowe firmy Kalor, udostępnione nam przez firmę bezdeals.pl z tyłu. Tutaj nic nie mamy z tyłu. A właśnie, nie mamy tutaj kolorów. Zobaczcie, że na opakowaniu, to jest dziwne, że na opakowaniu, pierwsza dziwna rzecz, na opakowaniu nie ma zestawu kolorów, jakie są dostępne w środku, dopiero po otwarciu tego metalowego, solidnego pudła w środku mamy wydrukowane kolory, które znajdziemy w kredkach. No dziwne, że nie na tyle opakowań, jak to się zwykle robi. Tacki plastikowe, ale takie grube, solidne, także na pewno się nie połamią, nie poniszczą, nic Wam się tutaj nie stanie. No i mamy pełen zestaw kolorów, żółcie, czerwienie, niebieskie, zielone, żółtych trochę jest, czerwonych bardzo dużo, zielonych jest mnóstwo, trochę niebieskich, ale, wiecie co, widzę trochę, malutko jest brąz, czy trochę malutko, są dwa brązy tak naprawdę, jeden jakiś taki piaskowy przy żółtych, natomiast brązów jest dwa, i szarości są tylko dwie, co moim zdaniem jest troszeczkę za mało. Patrzcie, pierwszy raz zaczynam chyba testorecenzję taką od narzekania. Narzekam, że nie ma nadrukowanych kolorków na opakowaniu i narzekam, że co, że jest za mało brązów i za mało szarości. Tak, tutaj mamy jeszcze taki, można by to zaliczyć gdzieś do brązów, taki piaskowy. Ja uwielbiam brązy w kredkach i lubię szarości. Tu jest zdecydowanie trochę za mało. Kredki, wiecie co, jak na pastele to dosyć mało brudzą. Dobrze wiemy wszyscy, że pastele bardzo mocno brudzą łapki przy rysowaniu i wszystko dookoła zresztą. Natomiast te brudzą dosyć słabo, co zwiastuje, że mogą być to pastele dosyć twarde. Okaże się podczas rysowania, czy faktycznie są takie twarde, ale tutaj na pierwszy rzut, na pierwsze pomazanie po palcach wychodzi na to, że są twarde. Zanim zaczniemy cokolwiek rysować, to ja sobie założę całe biurko i wszystko dookoła, co tutaj mam papierem, ponieważ zabrakło mi papieru pakowego, którym zwykle, czy takiego tablicowego, którym zwykle zakładam wszystko, żeby mi się ten pastelowy pył nie dostał nigdzie, to mam taki w gwiazdki piękny papierek. Także ja sobie zabezpieczę tutaj biurko i już do Was wracam za chwilę. Wszystko już jest pięknie w gwiazdkach i czas na papier. Jak zwykle będę rysował na pastelmacie, ponieważ uwielbiam rysować pastelami na pastelmacie. Z reguły rysuję pastelami na pastelmacie właśnie, więc będę miał najlepsze porównanie. Wybrałem kolor, na którym chyba do tej pory jeszcze nie rysowałem, nie pamiętam. Nie wiem, czy to dobry wybór, bo różne kartki zdarzają się w pastelmacie. Na jednych się lepiej rysuje, na drugich gorzej, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Także cóż, bierzemy się za rysowanie. Wróć. Zanim zabierzemy się za rysowanie, bardzo szybciutki test tych kredek, tych pasteli na fragmencie pastelmatu, żeby zobaczyć, jak one w ogóle się zachowują, czy są twarde, czy miękkie, jak się mieszają ze sobą, żeby nie zepsuć od razu pracy. I kochani moi, po pierwszych takich pociągnięciach faktycznie potwierdza się to, co wysnułem na moich palcach na początku, że pastele są, przynajmniej ta niebieska pastela jest dosyć twarda. Nawet widzę tutaj, że ona się bardzo ciężko rozciera, bardzo ciężko jest to wszorować palcem w papier, co zwykle w pastelach nie jest problemem. I zobaczcie, że na środku nawet został taki niepokryty fragment papieru, dlatego że ta kredka jest na tyle twarda, że sama ściąga tę warstwę, którą przed chwilą narysowała. I tutaj dołożenie kolejnej warstwy powoduje to, że ona się zbiera z papieru. Zobaczymy, jak działa jaśniejszy kolor na ciemnym. Tu nie ma problemu, jaśniejszy na ciemnym ładnie rysuje.
Nie ma z tym żadnego kłopotu, więc możecie spokojnie jasnym po ciemnym rysować. Zobaczymy jakiś inny kolor, żeby nie było, że sprawdziłem tylko jedną. No i ten też jest dosyć twardy, ale zobaczymy, jak się mieszają te kolory, bo to jest ważne w pastelach. Pastele mają tę tendencję, że w większości przypadków bardzo dobrze się mieszają. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. No i cóż, no widzicie, patrzcie, na tym żółtym widać, że próba wtarcia tej pasteli w papier, próba nawet dorysowania jakiejś kolejnej warstwy powoduje to, że robi mi się szare w środku, czyli odsłania się papier, czyli kredka sama, zobaczcie, tutaj już nie mogę nic dołożyć, bo zaczyna mi kredka rysować papier i to już nie dołożę kolejnej warstwy, już bardziej żółto nie będzie. Patrzcie, co się dzieje. Bardzo, bardzo twarde pastele. Nawet powiedziałbym, że do takiej techniki rozcierania, gdzie musimy rozmyć tło, no chyba się nie będą zbytnio nadawać, a niestety wybrałem do dzisiejszego odcinka zdjęcie, którym chciałem właśnie się pobawić trochę takim rozmytym tłem i widzę, że to był błąd. Ale nic, za ten błąd zapłacę i spróbuję, powalczę z tym tematem. Zobaczymy, jak to będzie wychodzić, ale z tego, co już widzę w tych pierwszych pociągnięciach, to faktycznie kredki są bardzo twarde i będą się lepiej nadawać do na przykład wykańczania pracy, czy takiej bardzo artystycznej pracy, gdzie ważne są kreski, a nie plama taka roztarta, to wtedy te kredki będą bardzo dobre. Do idealnych szczegółów, do drobnych szczegółów. Tutaj mamy jasne, no na takim jasnym zielonym może słabo to widać, no ale coś tam widać. Do szczegółów, do detali. Myślę, że to będą bardzo dobre biała. O rany, ona to jest dopiero twarda, patrzcie. Praktycznie się nie chce zarysowywać na tym papierze. Mega, mega twarda biała. Biała w pastelach jest bardzo ważna i często robiliśmy nawet test białych kredek. Ja spróbuję zatemperować ją trochę na szybciutko. Zobaczymy, czy to coś zmieni, ale jest mega twarda i ciężko jest w ogóle pokryć papier tą bielą. Po zatemperowaniu trochę lepiej. Trochę zmiękła, być może jakaś była warstwa na wierzchu zabezpieczająca, być może była. O, teraz jest dużo, dużo lepiej. Ale wraz nie pokrywa tak idealnie tego szarego papieru pod spodem. No dobra, zobaczymy, albo jeszcze spróbujemy może, słuchajcie, bo nie testowałem tego papieru, więc spróbujemy jeszcze na innym kolorze pastelmatu, bo może faktycznie ten pastelmat szary, on był jakiś taki dziwny, że nie przyjmował tych pasteli. To się zdarza w pastelmacie, różne te kartki są, więc zobaczymy na takim beżowym, ale na tym beżowym widzę, że robi się podobny efekt. Kredki potwierdzam, bo widzicie tu już widać pod tą warstwą takie białe, jaśniejsze kreski, których nie mogę już zarysować, po prostu są tak twarde te kredki, że no zostawiają mi takie rysy. Także robienie takich pięknych, idealnych, gładziutkich przejść, gradientów kolorystycznych, myślę, że będzie z tymi kredkami problematyczne. Natomiast najlepszymi kredkami do takich gładkich, idealnych przejść, do mieszania kolorów, do tła są właśnie Giocondy z Kohinora. Zobaczcie, jak tutaj one są takie naprawdę mięciutkie, bardzo sypkie, bardzo mięciutkie i świetnie się ze sobą mieszają, genialnie się nadają do tła, ale zobaczymy, tu postaram się taki mniej więcej podobny kolor uzyskać, to są Giocondy właśnie, zobaczcie, jest idealna, równiutka, piękna plama. Możemy dodawać jeszcze warstwy. Te kredki do tła się świetnie nadają. Natomiast chciałbym jeszcze zobaczyć, czy kredki kalor, pastele kalor nadałyby się do tego, aby wykańczać pracę taką zaczętą Giocondami, bo one są bardzo twarde i świetnie nadałyby się do wykańczania, do detali, do takich idealnych, drobniutkich rzeczy. I patrzcie, no faktycznie, świetnie współgrają właśnie z Giocondami, z Kohinorami, więc można by było Kohinorami robić w razie potrzeby tło, jakieś rozmycia, jakąś bazę, a tymi kalorkami robić detale. No ale dobra, porysujmy trochę, zobaczmy, co z tego wyniknie.
Szybciutki szkic na początek. Ja zwykle testując kredki pastelowe wybierałem zdjęcia psów. Uwielbiam rysowanie psów pastelami. Uważam, że to jest naprawdę mega, mega frajda. Każdy pies narysowany pastelami to jest bajka i coś pięknego samo w sobie. Natomiast tak sobie pomyślałem, że skoro zawsze rysuję te psy, to może dla wyjątku, dla jakiejś odmiany zrobimy coś zupełnie innego. I postanowiłem machnąć sobie koliberka. No tylko, że właśnie wybrałem tego koliberka z takim tłem, które chciałem zrobić fajnie rozmyte i coś czuję, że to już tymi kredkami nie wyjdzie. Natomiast zobaczymy, co w ogóle wyjdzie z tego rysunku i czy da się coś z tych kredek wycisnąć. No to lecimy z tym nieszczęsnym tłem. Ja chwilkę sobie porysuję, nieco przyspieszymy tutaj, żebyście się bardzo nie nudzili i za chwilkę do Was wracam z taką pierwszą opinią, jak się tymi kredkami rysuje. No dobrze, po tej lewej stronie tła tyle mi wystarczy, najwyżej gdzieś tam na koniec jeszcze coś możemy drobnego dodać, ale to już na samym końcu, żebym sobie nie zepsuł tego tła rysując samego kolibra. Natomiast no, po tym fragmencie mam już pewne wnioski, no i są to wnioski, które generalnie potwierdzają to, co mówiłem na początku, więc powiem jeszcze raz, pastele są twarde. Używam tutaj już 4 kolorów, no i cóż, i wszystkie z nich są twarde. W tym zestawie część kredek jest twardych, część kredek jest nieco twardszych, a część kredek jest odrobinkę bardziej miękkich. Ale nie ma tutaj czegoś takiego jak pastele miękkie. W sensie, że to wszystko są pastele suche oczywiście, więc suche one z reguły są jakoś tam delikatnie twarde, ale zwykle są bardzo sypkie. I takie dosyć przyjemne w prowadzeniu. Te są bardzo, bardzo twarde. To chyba są jedne z najtwardszych pasteli, z jakimi miałem do czynienia i jeszcze chyba podobnie twarde były, z tego co pamiętam, Bronzile. I co? Kochani moi, po tym lewym fragmencie tła powiem szczerze, że już dosyć poważnie boli mnie ręka od machania, ponieważ te kredki nie są aż tak sypkie jak na przykład Giocondy. W związku z tym, żeby pokryć większą powierzchnię, a ja tutaj mam niecały format A3, więc nie jest jakiś duży, bo też nie rysuję na całym papierze. Więc żeby pokryć takim zielonym kolorem sporą część papieru, musimy się sporo namachać, bo musimy dbać o to, aby to, co rysujemy, zobaczcie, ta moja kredka, bardzo mocno ją tutaj przyciskam, a mimo to ona zostawia mi pod spodem jeszcze ślad papieru. Ten papier cały czas mi przebija i generalnie nie jestem w stanie, nawet bardzo mocno przyciskając tą kredką,
zakryć tego papieru całkowicie, tak żeby go nie było spod spodu widać, a z drugiej strony też nie chcę tak bardzo mocno przyciskać tej kredki, ponieważ no z racji tego, że są bardzo twarde, zaczną mi już łobić takie rowki w papierze, co nie będzie fajnie wyglądało. Zatem staram się to robić dosyć delikatnie i dosyć dokładnie, aczkolwiek mimo wszystko i tak możecie zauważyć, że to tło nie jest takie do końca równe. Zrobienie tutaj równego takiego tła, takich równych, ładnych przejść, nie powiem, że nie jest możliwe. Jest, ale trzeba naprawdę sporo czasu i pracy w to włożyć. Więc tak jak myślałem, to potwierdzam, te kredki nie do końca sprawdzą nam się w tego typu tłach, gdzie to tło musi być takie eleganckie, z ładnymi, płynnymi przejściami. Podejrzewam, że te kredki, co sprawdzimy jeszcze na koliberku samym, bo on będzie nieco ostrzejszy, nieco bardziej szczegółowy, ale myślę, że te kredki bardziej by się sprawdziły do takiego bardziej artystycznego charakteru pracy, gdzie bardziej widoczna będzie kreska, aniżeli plama. Ale zobaczymy, dokończę to tło, powalczę z tym rysunkiem do końca, nie poddam się. Mimo, że to nie wychodzi tak, jakbym chciał, mimo, że założyłem sobie trochę inny efekt, zupełnie inny efekt, natomiast no, te kredki troszeczkę mnie sprowadziły na ziemię w tym sensie, że no, nie otrzymam tego, co zamierzałem, więc po prostu zobaczymy, co będę mógł otrzymać z tych kredek. Porysuję, narysujemy sobie tego koliberka, zobaczymy, jak te kredki sprawdzają się w takich bardziej detalach, szczegółach, gdzie ważniejsze będzie pociągnięcie, gdzie będzie ważna kreska, wyrysowanie jakiegoś pióra. Tutaj też założyłem sobie na tym skrzydle, szczególnie tym bardziej oddalonym od nas, takie rozmycie, efekt ruchu i podejrzewam, że też do końca mi to tymi kredkami nie wyjdzie. No ale nie uprzedzajmy faktów, zobaczymy, co mi się uda uzyskać i porysuję i za chwilkę do Was wracam.
Zostało jeszcze kilka drobnych szczegółów na wykończenie, więc będę powoli tutaj je dodawał i zmierzał ku końcowi. Natomiast chciałbym w kilku słowach podsumować cały ten dzisiejszy film. Plusy i minusy kredek pastelowych Color. Więc może tak, może to pomieszam trochę, bo często tam, gdzie znajdują się plusy, znajdują się również minusy, więc nie będę tego rozbijał. Pudełko, 50 kolorów w pudełku, 50 kolorów pasteli, to byłaby ilość naprawdę wystarczająca. Myślę, że zwykle w moich pracach nie używałem aż 50 kolorów, więc 50 kolorów to, powiem szczerze, sporo. Zresztą trudno na rynku znaleźć pastele, które miałyby więcej kolorów. Z reguły w pastelach nie potrzebujemy aż tyle. Dlaczego? No dlatego, że generalnie te kolory, których nie mamy w zestawie, potrafimy sobie zmieszać. To jest fajna cecha pasteli, że się ze sobą mieszają. Więc jeśli nie mamy ciemnego zielonego, tak jak widzieliście na początku w tle, brakuje mi w tym zestawie takiego właśnie ciemnego, naprawdę ciemnego zielonego. Musiałem go zmieszać z granatowym i dopiero powstał jakiś taki głębszy odcień zieleni, mocniejszy, ciemniejszy. Można by było tu jeszcze pokombinować, jeszcze dodać jakiegoś czerwonego, jeszcze trochę granatu i ten odcień zieleni byłby jeszcze ciemniejszy. I to jest fajna zaleta pasteli, że możemy sobie te kolory mieszać i uzyskiwać te, których nam brakuje. Ale pomimo tych 50 kolorów, no muszę powiedzieć, że niestety, ale niektórych mi właśnie brakuje. Brakuje mi po prostu takiej ciemnej zieleni, żebym nie musiał go składać z kilku kolorów. Nie wiem czemu pojawia się tutaj kilka kolorów, które są tak do siebie zbliżone, że wręcz niepotrzebne. W zielonych czy w błękitach mamy po 2-3 kolory, które różnią się od siebie naprawdę, naprawdę minimalnie. Na poczet tego wolałbym na przykład więcej brązów, ewentualnie właśnie jakąś ciemniejszą zieleń, której tutaj w tym zestawie brakuje. Tak samo czerwieni, mamy bardzo dużo czerwieni, mamy sporo niebieskich, mamy sporo zielonych, natomiast brakuje mi brązów. Najczęściej ja osobiście, jeśli rysuję pastelami, to rysuję zwierzaki, więc psy, koty, więc brązów zawsze mi brakuje. To ja powtarzam przy każdym zestawie, przy każdej recenzji jakichkolwiek kredek, że mi brązów zawsze brakuje. Ja z brązów zawsze się cieszę. Tutaj niestety mamy tylko 2 brązy. Plus jakiś tam jeden piaskowy. Możemy się czepić, że to też jest brąz. Dla mnie to jest osobiście zdecydowanie za mało. Jeżeli będziecie rysować pejzaże, jeśli będziecie rysować ptaki, to jest ok, to jest wystarczająca ilość, nie potrzebujecie więcej. Natomiast jeśli będziecie rysować zwierzaki, psy, koty, chomiki, lisy, nie wiem, to myślę, że może wam doskwierać brak tych brązów. Mi osobiście doskwiera jeszcze brak szarości. Mamy tylko 2 rodzaje szarości i to też jeden ciepły, drugi zimny. I tyle. Nie ma żadnego stopniowania tych szarości. I to mnie trochę tutaj martwi, ponieważ biały jest bardzo twardy. I białym w zasadzie nie możemy uzyskiwać innych odcieni z innymi kredkami, ponieważ ten biały jest na tyle twardy, że zbiera nam kolor z papieru, ten, który chcielibyśmy rozjaśnić. Biały, uważam, tutaj jest dosyć problematyczny. To widzicie zresztą tutaj na tym dziobie. Ja już nawet nie używam białego, tylko takiego lekkiego kremu. W tym zestawie jest taki bardzo jaśniutki kremik, którym właśnie w tej chwili rysuję. Ni to krem, ni to żółty. Taki budyń. I on jest bardziej miękki niż biały. I na przykład rozjaśnianie kolorów lub dodawanie takich jasnych właśnie fragmentów wolę robić tym żółciutkim, tym budyniem, a nie białym, bo biały jest dramatycznie twardy. Ja próbowałem białym, zwróćcie uwagę na oko kolibra. Ono na zdjęciu było bardzo, bardzo błyszczące, wręcz takie mokre. Ten blik światła, który teoretycznie powinien być na czarnym oku kolibra, był na zdjęciu naprawdę bardzo intensywnie jasny. Tutaj mi się tego nie udało uzyskać, ponieważ zrobiłem po prostu, tak jak to robię zwykle, robię najpierw czarne oko
i do tego chciałem dodać biały blik światła i to był kosmiczny błąd, którego już w tej chwili nie jestem w stanie naprawić, ponieważ to, co widzicie na oku kolibra, to odbicie światła, które miało być odbiciem światła, tak naprawdę jest jakąś tam ciemno-szarą plamą i tyle. Więcej nie mogę uzyskać. Próba jakiegokolwiek dodania jeszcze białego do tego oka nic nie daje, kompletnie nic. Także tutaj biały jest naprawdę problematycznym kolorem. Natomiast świetnym jest czarny. Czarny jest naprawdę mięciutki, chyba jedna z najbardziej miękkich kredek w tym zestawie. Czarny to jest rewelacja, jest bardzo czarny, bardzo wydajny i pięknie pokrywa papier, jak żaden inny kolor w tych kredkach. Twarde kredki, już wspomniałem, powtarzam to po raz któryś i w zasadzie no, nie mówię, że to jest wada, nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest minus tych kredek, bo nie o to chodzi, bo wszystko zależy od tego, do czego tych kredek używamy. Jeżeli chcemy narysować tak jak ja, rysunek z takim rozmytym tłem, które ja sobie tutaj wybrałem, to nie do końca nam się może to udać, ewentualnie naprawdę mocno się napracujecie i nadwyrężycie rękę. Natomiast jeżeli wybierzecie rysunek czysto artystyczny, gdzie ważna jest kreska, to te pastele będą świetne. One będą również świetne do detali, wykańczanie prac, na przykład zrobienie właśnie bazy czy takiego tła kredkami, pastelami Kohinora, Giocondą i później praca nad szczegółami, tymi pastelami, które są twarde i dzięki temu właśnie szczegóły się genialnie robi. Do szczegółów musimy mieć dosyć twarde pastele i one są, myślę, naprawdę pierwszorzędne do wykonywania szczegółów, detali, takich naprawdę ostrych elementów, które muszą być mocno widoczne, dobrze widoczne. Te pastele w takim typie rysunku się sprawdzą. Świetne będą one również do szybkich szkiców. Ja miałem zrobić ten rysunek w formie takiego naprawdę subtelnego przejścia z tła poprzez to skrzydło jedno z rozmycia, takie pokazane w ruchu, plus ostry koliberek. W trakcie musiałem zrezygnować z tych planów, ponieważ no właśnie te kredki nie do końca się rozmywają, nie do końca się tak płynnie ze sobą łączą, więc zrobiłem raczej ten rysunek na zasadzie takiego szybkiego szkicu, który no potrwał może 35 minut ze wszystkim i te kredki będą również świetne właśnie do takich szybkich, kolorowych szkiców. Jeżeli weźmiecie te kredki gdzieś w plener, żeby porysować sobie jakieś pejzaże, porysować architekturę, czy porysować zwierzęta takie szybkie w ruchu, gdzie potrzebujecie naprawdę zrobić kilka kresek, kilka pociągnięć do szybkiego szkicu, do rozplanowania sobie rysunku, do kolejnej pracy później na gotowo, to te kredki również do tego będą świetne. Zatem podsumowując, to jest w zasadzie wszystko, co można o tych kredkach powiedzieć. Są twarde, będą świetne do detali, będą świetne do szczegółów, natomiast nie dla osób, które życzyłyby sobie na rysunku bardzo subtelnych, delikatnych przejść. Oczywiście w pewnym sensie da się to zrobić, co zresztą widzicie na rysunku, że efekt jest. Koliber jest, tło jest, wszystko jest, ale wiąże się to naprawdę z intensywną pracą. Także rysunek kreską, rysunek artystyczny i szybkie, kolorowe szkice. Do tych rzeczy te kredki będą rewelacyjne. Lubisz twarde kredki? To są kredki dla Ciebie.